Siema wszystkim, przed chwilą, że poprawię u Dominika w sklepie. Zakupiłem sobie kilo kulek truskawkowych z Mausa, co mi ich polecą. No Jurzek się nie umiał powstrzymać. Jerzek na mojej nowej wodzie, opłaciłem sobie tutaj właśnie karta w tym roku w Oldzie. Taki z gospodarstwa wędkarskiego z Gorzyc, staw taki strażacki. Trochę już tu jest lód puszczony przy brzegu. Podnęcimy trochę, może coś przyjdzie. Chcę głównie obejrzeć, jak te kulki pracują. Kulki firmy Maus, truskawkowe, 18. Fajny, zarąbisty kolor. Tak właśnie one wyglądają. I sobie tu troszeczkę podnęca, bo jak widzicie, tu dalej jest lód jeszcze prawie już odtajany w niektórych miejscach, no ale tylko tu przy brzegu. Tak fajnie na dnie te kulki tam wyglądają, fajny jaskrawy kolor. 18 tonące kulki. Teraz w tym roku wydała cały czas tą przeważnie no, na tym stawie tu w Oldzie, co chcę tu karta opłacił. W maju jadymy na Pstrążno na 2 dni. Na Barzyna też na pewno uderzymy, ale głównie chcę się zająć tu tym nowym stawem. Nigdy ich tu jeszcze nie chytał. Także obejrzymy, co tu będzie w ogóle brało, czy się uda nam coś chycić. Na pewno będą z tego jakieś filmiki na YouTube, na naszym kanale. Zaraz wam go pokażę całego, jako to tu wygląda. Tak wygląda cały ten staw, co w tym roku tu się nim będę głównie zajmował. Idziemy dalej, fajne zatoczki. Tam z drugiej strony, jak widzicie, jest zatoczka. Głównie mnie interesuje tutaj miejsce. Z tego brzegu wódką będę wywoził sobie prawdopodobnie tu pod ta wyspa. To na razie wszystko z mojej strony. Jak lód puści, to się tu wybiera na ryby. Może z batym, może typowo na karpia, albo jakieś poteczki, leszcze, na ochotka, na pineczka. Obejrzymy, jeszcze się nad tym zastanawia, jaki będzie pierwszy filmik tu z tej wody. Wszystko zależy od tego, kiedy ten lód w końcu staje. Myślę, że za tydzień do niedzielę już coś fest bardziej popuści, że już będziesz chociaż pochytać tu przy brzegu jakieś 15 metrów. Zachęcam was do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do polubienia naszej strony na Facebooku. Wkrótce będzie coraz to więcej filmików. Na razie, do następnego razu.